Powiedział pan, że właściwie los Putina jest przesądzony. Pan naprawdę tak uważa? Tak, mogę przyjmuję zakłady w tej sprawie, to jest oczywiste. Znaczy, nie ma. A co było takim punktem zwrotnym? Nie ma dzisiaj takiego scenariusza. No, nieudana ofensywa, nieudana bitwa o Kijów. Czyli wycofanie się rok temu spod Kijowa. Nieudana bitwa o Kijów to był już początek końca Putina. Teraz jest tylko pytanie, czy jego otoczenie będzie tak sprytne, że szybko go usunie, żeby uchronić całość Federacji Rosyjskiej, czy nie dadzą rady tego zrobić i będą to musieli zrobić przykładowo jesienią, bo zakładam, że... A to pan uważa, że to jest taka perspektywa, jesień tego roku? No, jak pytał ekspertów, tak nieformalnie, i łączę to ze swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, to uważam, że jako jeden ze scenariuszy, bo różne mogą być scenariusze, Putin może jutro rano nie wstać z łóżka, ale taki najbardziej, najczęściej powtarzający się scenariusz, to będzie w drugiej połowie tego roku, jesienią, gdzieś koło świąt. Oni będą się musieli pożegnać z Putinem, żeby uchronić swoje państwo. Bo ono zacznie się rozsypywać. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Czeczenii. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje... Z drugiej strony mają już na to...